Jeśli chodzi o MMA, to będzie debiut w tej formule, na który ja osobiście strasznie czekam. Filip Sadowski razem ze mną, świetny parterowiec, bardzo dobry zawodnik jiu-jitsu i tak dalej, ale w MMA dopiero początek. Tarnowo Podgórne, 10 października, Tarnowo Podgórne Fight Cup u Grzegorza Samolewskiego. Filip, no dobrze, to teraz jak to wygląda? Skąd ten pomysł, gdzie się zrodziła ta opcja, że nagle idziemy w MMA? Witam przede wszystkim. Wzięło się to wszystko z tego, że gdzieś tam ileś lat temu, jak jeszcze bardzo dużo moich kolegów regularnie walczyło w MMA, jak Jędrzej Węgorz-Kubski, czy Przemek Balon, czy Rafał Szoldąbrowski, a ja sobie troszeczkę tam boksowałem, tak powiedzmy, hobbystycznie i któregoś razu Przemek właśnie Balon mnie namówił na start na zawodach amatorskich i poszło mi tam nieźle, bez praktycznie żadnego przygotowania. A walczyłem w formule, w której walczyli ludzie z zawodowymi walkami również. Poszło ok, także no jakby chodziło mi to MMA już od jakiegoś czasu po głowie i stwierdziłem, że prędzej czy później na pewno dojdzie do tego, że będę chciał się spróbować. I obecnie, nie wiem, parę miesięcy temu, jak byłem w Stanach, trenowałem po Mistrzostwach Świata Jiu-Jitsu. Odezwał się do mnie tutaj organizator gali, właśnie pan Grzegorz Samolewski z propozycją albo walki w MMA, albo walki nogi. No i stwierdziłem, że nogi już trochę porobiłem, więc spróbujmy czegoś nowego i zobaczymy, jak wyjdzie. Więc jak wyglądają twoje przygotowania? Gdzie się przygotowujesz? Bo jeśli chodzi o MMA, dla nas jesteś jeszcze osobą, której nie znamy tak rutynowo, że wiemy, gdzie cię przypiąć, gdzie cię skojarzyć, do kogo jeździsz na obozy tak dalej. Wiemy, że zawsze Zenit, zawsze Drysdale, prawa ręka tutaj na seminariach. No właśnie, ale pod kątem MMA, jak to wygląda? Wygląda to tak, że mój klub Gameness Team obecnie ma bardzo mocną sekcję jiu-jitsu, ale niestety sekcja MMA troszeczkę nam kuleje, ale nadal mamy chłopaków takich jak Piotrek Wawrzyniak, który niedawno, w sumie już trochę dawno, zbił Antoniego Chmielewskiego między innymi. Mamy Dominika Cacko, też perspektywiczny chłopak. No i poza tym jest Jędrzej Węgorz-Kubski, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników. To jest mój bardzo dobry kolega Rafał Szoldąbrowski. Także z nimi robię na co dzień. Do tego mam od groma parterowców, plus chodzę na już teraz nie Boks Poznań, tylko KKS Sporty Walki Poznań. No i jestem w stałym kontakcie z moim człowiekiem Borysem Mańkowskim, który też mi zaoferował swoją pomoc. Także myślę, że na pewno już od nadchodzącego tygodnia będę się też troszeczkę zjawiał tam u nich w klubie w Ankos MMA. To jak się czujesz w takim razie? Już bez kimona, już bez, znaczy inaczej, z uderzeniami, już bez tych ograniczeń, które daje też nogi. Czujesz się już takim pełnoprawnym zawodnikiem, że to już jest taki moment, kiedy czujesz się bardzo pewnie, że możesz wejść do ringu bądź klatki i nie mówimy, wiadomo, o zawodnikach, którzy tam są bardzo rutynowani, ale także bez kompleksów powiedzieć sobie tak, w stójce też sobie poradzę, spokojnie potrafię to sprowadzić, nie wiem, czy na ziemię, czy utrzymać w stójce i prowadzić to tak, jak mi się podoba. Nie chciałbym jakoś sam siebie oceniać na dzień dzisiejszy, bo też wiem, że to, co się dzieje na treningu, a to, co się dzieje potem na walce czy bądź zawodach, to jest kompletnie inna sprawa. Więc wiem, że trenując nawet w jiu-jitsu, gdzie presja, powiedzmy, zawodów jest kompletnie inna niż na takiej zawodowej gali, wiem, że się walczy zupełnie inaczej na zawodach niż na treningu i że, powiedzmy, ten potencjał treningowy nie zawsze się sprawdza na walce, czasami rośnie, to jest generalnie bardzo, bardzo różne. Dlatego nie chcę się wypowiadać, czy tam co będę w stanie zrobić, po prostu trenuję bardzo ciężko, żeby być gotowym na każdą płaszczyznę. Bardzo dużo boksuję, pod okiem też Sebastiana Rzatkiewicza, który, powiedzmy, układa mnie troszeczkę do tej walki. Zapasy robię też ze świetnymi zapaśnikami, między innymi Bartek Dobicki z Grunwaldu, także myślę, że będę gotowy. No i na parter, powiedzmy, nie narzekam, chociaż parter też z uderzeniami jest kompletnie inną historią i moje pierwsze kilka kulanek w rękawicach z uderzeniami to było coś strasznego i nie polecam tych pierwszych kilku tygodni przygotowań, ale daje mi to dużo radości i bardzo, jakby bardzo też mi pasują teraz te treningi, bardzo coś nowego po prostu w życiu. No właśnie, mówi się, że mimo wszystko łatwiej jest kogoś, kto jest stójkowiczem, przekonać do parteru niż odwrotnie, niż zmusić tego, kto chwyta, kto kula się po ziemi, żeby wstać i uderzyć. Jak ci przychodziły? Tak mówiłeś, te pierwsze treningi są, pierwsze tygodnie nie są trudne, no bo ale to muszą być, to jest normalne, tak? Jak to wygląda teraz? No ja czuję się zdecydowanie pewnie niż na początku, nie mam już tak obitej głowy, jak na pierwszych treningach. Wiadomo, nie jestem wirtuozem jakiegoś tam uderzania, no ale jestem w stanie sobie tam w jakiś lepszy bądź gorszy sposób poradzić. A czy zmiana czy dla stójkowiczów jest łatwiej się kulać, czy dla parterowców jest łatwiej uderzać, tego
W sumie nie wiem, według mnie to jest uogólnienie oczywiście. Według mnie to jest bardzo mocno indywidualna sprawa. I myślę, że po prostu dużo parterowców jest takich, którzy nigdy w życiu nie mieli styczności z uderzeniem w głowę i nawet jeśli ktoś bardzo dobrze, nie wiem, rusza biodrami, czy tam się kula i nagle mu się zatrzęsie wszystko w głowie, no to się po prostu dużo zmienia i pierwsze tygodnie są zawsze szokiem, ale no myślę, że jak do wszystkiego jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, nie? Kiedyś nie byłem przyzwyczajony do tego, że moi przeciwnicy na zawodach byli silniejsi, bo byłem juniorem. A teraz, przy jakiś czas temu jeszcze nie byłem przyzwyczajony, że jak ja się kulam, to ktoś mnie bije, nie? A teraz staram się przyzwyczaić nie dość, że do bycia bitym, to jeszcze do bicia, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. To jeszcze jedna rzecz, trenujesz tutaj w Poznaniu, ale prowadzisz sekcję właśnie w Tarnowie Podgórnym, czyli w zasadzie będziesz tak jakby jedną nogą u siebie w domu, u siebie gdzieś tam, gdzie masz swoich podopiecznych, pewnie jakichś tam swoich znajomych, swoich kibiców. To będzie dla ciebie miało jakieś znaczenie, że to właśnie będzie tak troszeczkę u siebie? To się okaże. Z jednej strony wiem, że walki u siebie, jedni twierdzą, że są super, bo ten doping pomaga, ale z drugiej strony też często bywają bardziej stresujące, bo jednak wiele osób cię zna, na ciebie liczy i tak dalej. Nie wiem, zawody jiu-jitsu, jak walczyłem u siebie, czyli tutaj gdzieś tam w Poznaniu, w Luboniu, w okolicach, było dużo znajomych, było okej. Myślę, że przede wszystkim nie będę się skupiał na tym, gdzie walczę, tylko z kim walczę i żeby zrobić to jak najlepiej. A to, czy tam będą moi znajomi, czy nie, to no, tym się będę cieszył po walce, miejmy nadzieję, a w trakcie walki będę starał się skupić na tym, co się będzie działo w ringu. Trzymam kciuki za udany debiut. Dziękuję bardzo.